Witam serdecznie, Tomasz Bronder. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań dotyczących doboru ochraniaczy na piszczele i stopy. Podobnie jak w każdym sprzęcie, tutaj również wszystko zależy od portfela i możemy sobie kupić sprzęt, który jest w przedziale od 30 czy 40 zł do kilkusetek. Najtańszym rozwiązaniem są ochraniacze materiałowe. Oczywiście ich ochrona też nie jest w takim znaczeniu pełna jak tych, które później zaprezentuję. Tutaj dodatkowo jest element jakby szmaciany, więc one też się rozchodzą dużo szybciej, czyli czas ich użytkowania jest krótszy od ochraniaczy, które są wyprodukowane z skóry syntetycznej bądź ze skóry prawdziwej, ale one oczywiście spełniają swoje zadanie, szczególnie dla początkujących, dla dzieciaków, dla kobiet, gdzie ta siła uderzenia nie jest aż tak duża, gdzie te początki skupiają się bardziej na poznaniu techniki niż na poważnym, mocnym kopaniu. Natomiast jeżeli chcemy już lepiej zabezpieczyć nogi, nasze kopnięcia są mocniejsze, dużo lepiej używać ochraniaczy, które są pełne, one są wzmacniane bardzo często, zarówno na piszczelu, jak i na stopie. Tutaj mocno siedzi też. To miejsce, gdzie się często trafia gdzieś w łokieć, czy gdzieś są te kontuzje, to też się nie odrywa i trzyma. Są rzepy, które można docisnąć w zależności od tego, jaką mamy nogę. Możemy mieć zarówno takie, które są dociskane, bądź takie jak te, które są dużo bardziej wyprofilowane i one już nie mają tego dodatkowego przełożenia, ale tak mówię, dzięki temu profilowi one są dopasowane i trzymają. Co do wielkości, trzeba zawsze patrzeć na swoją nogę, czyli nie będziemy zakładać dla kogoś, kto ma 1,90 wzrostu esek, tak? Tylko takie, które będą chronić naszą stopę. Niektórzy wolą, żeby palce wystawały, niektórzy nie, w zależności od tego też jak kopią, tu już mówimy o bardziej zaawansowanym trybie. Natomiast dla początkujących najlepiej, żeby zasłaniały i kolana, i stopy, czyli żeby były to dobre, solidne, bezpieczne ochraniacze, które nawet przy zderzeniu kolanami gdzieś, jeżeli troszeczkę wystają, tak jak tutaj mamy takie podniesienie i one będą wystawać tutaj przy kolanie, to nawet przy zderzeniu kolanami będzie troszeczkę osłony. Taka jest ciekawostka, bardzo wielu zawodników, szczególnie mocno bijących i dużo używających kopnięć z pełnym skrętem, używa bardzo często zarówno ochraniaczy materiałowych, a dopiero na to dają ochraniacze te pełne. Zalecam używanie ochraniaczy na piszczele. Chronicie nie tylko swoje stopy, chronicie również partnera. Bezpieczeństwo przede wszystkim.